Mamy problem! Nie da się ukryć, że mamy problem, ponieważ dalej Venomixu nie znalazłem, a jest nam bardzo potrzebny. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście na Palionowie, na mojej wyspie, prawda? Tam jest wyspa Klona, w ogóle zaraz pójdziemy do Klona, bo Klon jest zresztą tutaj dzisiaj z nami na, prawda, sympatycznym odcinku. Ale zanim cokolwiek zaczniemy robić, to koniecznie, ale to jest po prostu, to jest tak ważne, jak zrobienie porannego siku, wiecie o co chodzi. Musicie zostawić łapkę w górę oczywiście, ponieważ wam mega dobrze idą łapki w górę. Aż sobie, prawda, sprawdźmy, jak tam wam poszło ostatnio pod ostatnim filmem, bo kurczę, nie pamiętam nawet, ale wiem, że poszło w miarę dobrze, nie pamiętam na czym stanęło. 4000 łapek w górę, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie pobić ten rekord. Znaczy, to nie jest rekord w sumie, bo ostatnio, jak tak patrzę, to ostatnie 4 filmy to jest 5600, 5500, 4900, 4000, więc wam naprawdę mega dobrze idzie. Więc dzisiaj proponuję, żebyśmy po prostu wbili 4327 łapek w górę, jak wam się to uda. Prawda, wlatuje kolejny odcinek. Znaczy i tak wleci, ale możecie wbić, będzie mi bardzo miło. Dobra, jesteśmy na Palionowie. Aha, kurde, ja zawsze po tych łapkach mówię, że jesteśmy na Palionowie, a zapominam o jeszcze innych rzeczach. Wbijajcie na Instagrama, ponieważ jest link w opisie, możecie wbić sobie tam obserwować, prawda, tam daje story i inne takie fajne rzeczy. I możecie też wbić na Twitcha, tam sobie streamuję. Ostatnio miałem przerwę, ponieważ wyjechałem na weekend, ale wracamy, zaraz będziemy sobie dalej streamować, więc zapraszam, prawda, możecie tam wbić, będzie mi bardzo miło. Dobra, jesteśmy na Palionowie, słuchajcie, zaraz lecimy do Klona, też musimy raz, idę do niego głównie z tego powodu, że... Aha, dobra, myślę, że nie mam butów, mam flaki założone. Idę do niego z tego powodu, że po pierwsze, muszę mu go poinformować o tym, że Venomix został skradziony, bo on jeszcze nie wie. Dodatkowo, mamy dzisiaj do przesłuchania kolejną wiadomość od tego, jak on się nazywa, Zbyszka. Ponieważ dostałem cynk, że będzie dzisiaj wiadomość od Zbyszka, więc to jest... Jestem ciekaw, co dzisiaj pan Zbyszek powie, no jestem mega ciekaw, ale dobra, lecimy w takim razie po Klona, bo musimy z nim porozmawiać. Mam teraz taką rozpinę, bo wieżę dokończyłem w ogóle, ale czy jestem flakiem przeskoczyć tą wieżę? Nie jestem w stanie, dobra, no nieważne, to próba była, nieudana, ale była. Dobra, lecimy dalej, a pójdę tam razem z Klonem, pokazać wam tą wieżę później. Lecimy od razu do niego, bo trzeba mu powiedzieć, bo on żyje w błogiej nieświadomości, myśli, że ten Venomix dalej jest. W ogóle jestem ciekaw, czy mu się poprawi... O! Halo Klon, czy dalej masz twarz wykrzywianą? Halo. Ej, Klon mi się zepsuł. Halo. Co ty robisz? Sikałem. O nie! Dobra, nieważne. Dlaczego mi nie odpowiadałeś, jak do ciebie byłem? Dobra, już żeś się wylał? Jezu, nie chcę na to patrzeć. Tak, już. A czym ty sikasz? Serem, tak jak ja? Nie. Dobra, nieważne, nie było tematu, koniec. Słuchaj, Klon, mamy problem. O Jezu, mamy duży problem. Paserpa. No ja też mam flaki, kurczę, co ty myślisz, że jesteś nowy? Widzisz taki wynalazek, który już wynaleźliśmy z... Ja wiem, ale... Czekaj. Z której wyspy? O tamtej. Tam jest twoja wyspa i za twoją wyspą jest taka... A, dobra, ja nie widzę, mam za mały render dystans, nieważne. Słuchaj, Klon, jest problem, ale musisz się czegoś oprzeć, jak ci to będę mówił. Czekaj, siądę sobie, chodź. A, masz gdzieś siąść? A, tu. To identyczne ognisko, jak ja mam. Dobra. Nie patrz w ogień, bo się posikasz. Dobra, sam się nie posikaj. Jak ci to powiem teraz? Słuchaj. Nie było cię tutaj z 2-3 dni. No nie było, nie było. I problem jest, bo ktoś nam ukradł Venomix. Tak? No to chodź. Nie. To chodź. Słuchaj mnie, to nie ja mam problem. Problem mamy my, bo ktoś nam ukradł Venomix. Co zrobiłeś? Ukradł nam ktoś Venomix! Jesteś debilem. No nie jestem, ale ktoś nam ukradł, to nie ja ukradłem, nie ja to... I to było... W sejfie to było! Nie, nie było. No to pewnie jakoś zamknąłeś. Nie, kurczę, to ty tam ostatni wkładałeś ten Venomix. Aha, ja ostatni wkładałem, ja... Tak, ty ostatni wkładałeś Venomix. Dojdziemy do tego. No to chodź, dojdziemy. Ale ja mam inny pomysł. No? W takim razie, niech się twoi widzowie wykażą, jak tacy mądrzy są wielce, to niech się wykażą. Jak się mają wykazać? Nie podsłuchuj. Dobra, to odejdźmy od niej, bo to może być ten... Krowa szpieg. Kret. Myślę, że krowa, ale dobra, może być kret. Tak się mówi, no... Dobra, wiem o co chodzi, no. Co się mają widzowie wykazać? Kto ostatni otwierał lub zamykał safe? No ty, oczywiście, że ty. Oczywiście, że... Niech napiszą. Dobra, ale...
Dobra, chodź, zobaczysz wieżę, ocenisz wieżę, jak już idziemy w tamtą stronę. Ale wieżę, to nie jest teraz najważniejsze. No, ale jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym momencie. To może ukradł Venomix, a nie. No, ja już się zastanawiam, czy to przypadkiem nie ty. A ja wiem, kto to zrobił. Kto? Kloc. Jak kloc? Ale dlaczego kloc? A nie wydaje ci dziwnie, że mówię, że się dziwnie zachowuje, mnie na... Dobra, no ale Dave też... A, to jest też swoją drogą, to też ci muszę powiedzieć, że ostatnio Dave przyszedł do mnie, żeby się zbadać i wyszło mu, że... Znaczy, nie, że wyszło mu, tylko wyszło mi z badania, że w krwi ma trochę Venomixu. Więc to jest też ciekawa sytuacja. Z tym, że miał mało strasznie, mało, więc to nie była cała dawka, coś się z tym musiało stać. Dobra, to jest raz, a dwa, zacznijmy od tego, że my mu zabraliśmy ten, Venominium, no tak, no to prawda. Ale od tego napromieniowany. Możliwe, że od tego coś też ma. Dobra, chodź na dół tutaj. A wiesz, skąd on miał to Venominium, czy nie? Odwieszę sobie zbroję. Nie wiem, skąd on to miał, nie mam pojęcia zielonego. Chodź tu. Co tak, co, stojak na ciuchy jest taki niesamowity? Chodź. Nie, zastanawiam się, czemu do mnie takiego nie zrobiłeś. Oczywiście, samolub, oczywiście. To dobra, zrobię ci też, chodź tu się zdezynfekować. Teraz już cię możesz, wiesz co. Dochodź. O, nie będę mówił co. No. A może ja chcę guzik klipnąć, a nie ty. Dobra, Jezu, ale ty jesteś dzisiaj upierdliwy. Dobra, słuchaj, patrz. Nawet sejfu nie umiesz przypilnować, taki jesteś cwaniak. Nie ma, zostały książki, znikną Venomix. Nie ma. Widzę, że nie ma. No i widzisz, i co teraz? O. I co teraz? Czekaj, swoją drogą mamy do odsłuchania ten. Kładź się tu, ja cię zaraz razem prądem. Czemu? Przypomnisz. Dobra, ty jesteś nienormalny. Słuchaj, mamy do odsłuchania, mamy do odsłuchania ten. Jak to się nazywa? No, Zbyszek, no włącz telewizor. Włącz telewizor. Ale będziemy mieli tak przerąbane, dalej sobie włącz, dobra, no wiem, ale włącz telewizor, no dostałem wiadomość od niego, musisz włączyć, włącz go. A jak dostałeś wiadomość, skąd wiesz, że to Zbyszek? No dostałem cynk, że będzie dzisiaj wiadomość, więc włącz telewizor, proszę cię. Widzę, że macie problemy. Nic nowego, od samego początku macie mnóstwo problemów. Liczyłem na to, że Venomix wam jakoś pomoże, ale oczywiście jesteście debilami. Zgubiliście go, straciliście, ktoś wam mu go ukradł. Macie 24 godziny na to, żeby zlokalizować, kto to ukradł, jak nie... To się do was wybiorę, bez odbioru. No i kurde klon, no i widzisz? Jezu, mamy przesrane. Ale kurde, ale to nie jest moja wina, ja tego pilnowałem jak oka w głowie. Było to wszystko zamknięte, ja nie wiem jak to się mogło stać. Co? Aha, czyli teraz przyznałeś się, że to ty zwaliłeś. Co? Nie, ja powiedziałem, że ja tego pilnowałem jak oka w głowie. Ja nie wiem jak to się mogło stać, że ktoś to ukradł. Więc jedyna osoba, która jest podejrzana, to ty. Aha, ja jestem podejrzany. No tak! Chodź tu, bo weź sobie baranka w ścianę. Wiesz co, ty se walnij? Walnij to ty se... No, nie wiem. Nieważne, chodź. Musimy iść przeszukać twój dom, bo ty to na bank gdzieś tam masz. Aha, to może twój przeszukamy, co? No dobrze, proszę bardzo, przeszukaj mój. Dobra. No, dobra, jak taki cwaniak jest. Nie chcę tej zbroi, nie potrzebuję tej zbroi teraz. Ja, moją zbroją jest nadzieja w tym momencie. Gdzie uciekasz? Nie uciekam, czekam tu na ciebie. No, proszę bardzo, przeszukuj. Alkohol. Jasne, że przeszukuj. Oczywiście. No, alkohol, no. Oczywiście. No, przeszukuj. Pamiętasz, gdzie postawiłeś? Oho, diamenty jakieś. Ej, co to jest? Szmaragdy, uranium. Ej, tu, czemu tu jest uranium? Ej, stary, to ktoś tu podłożył mi. Przysięgam, że... Ja nie wiem, co to tu robi. No, przysięgam, że ktoś mi to tu dał. To nie moje. A tu? No dobra, nawet jeśli. No tu jeszcze nic nie ma. No ty już tam raz wpadłeś, chcesz drugi raz? Nie, dobra, weź się tam. Tak myślałem. Stosunkuj. Dobra, no mamy problem, klon, ale nie wiem, idę przeszukać twój dom, nie wierzę ci. Idę przeszukać twój dom. Gdzie uciekasz? Nie, ja idę przeszukać twój dom. Dobrze, przeszukuj, ja idę przeszukać twój. Dobra. Bo mi się wydaje, że... Uranium i wytłumaczysz. To nie jest moje, ktoś mi to podłożył. A, to nie jest twoje, w twojej skrzynce to jest... No to nie jest moje, ktoś mi to podłożył. Nie, stary, ja już wiem, po co ty tu te beczki dałeś w tej wieży. Jakie beczki? Beczka, jedyna jaka jest beczka to z ciebie tutaj. Bo ukradłeś uranium, znaczy nie uranium, tylko ukradłeś Venomix i teraz lecisz w konia. Beczki? Popatrzcie na swoją wieżę i zobacz, z czego jest zbudowana. Z beczek trochę też. I muszę teraz... wiem o co ci chodzi. Ale, no to proszę bardzo, szukaj sobie tego tam, proszę bardzo. No. Szukam. A ty teraz powiedz mi, gdzie masz jakieś tajne skrzynki tutaj. Maja, gdzie są tajne skrzynki?
A ja ci nic nie powiem. No, bo to krowa głupia. Tak? Tak. Taki jesteś? Tak, tak jestem. A chcę się pokłócić teraz, tak? Dobra. Co, co? Cały czas z tobą, cały czas. Nie byłeś właśnie, dwa dni cię nie było, dwa dni cię nie było. Nie wiem, gdzie byłeś. Mogłeś to ukraść i zniknąć. Mogłeś to ukraść i zniknąć. Dobra, to sobie wejdź na statystyki serwera, czy w ogóle pójdę na serwer. Nie, ja nie mam dostępu. No to ciekawe. No, no ciekawe. No więc, dobra, ukradłeś to, na bank ty to ukradłeś. A teraz lecisz, palisz głupa, że nie wiesz, o co chodzi. A, wiem, gdzie jeszcze możesz to mieć. O, ty jesteś spryciula. Ale nie taki spryciula jak ja. A no. Co tu masz za pomieszczenie? No właśnie, co tu mam? No nic tu nie mam właśnie, w tym problem. Wszystko okradłeś, wszystko. Wszystko okradłeś. Tak jesteś, kurde, złodziej. A ciekawe, że szkoda, że tych diamentów ci nie ukradłem. No właśnie. Są tak obwiózł w skrzynce. No, bo to nie moje są. A nie twoje, to ciekawe, co tu robię w twojej skrzynce. Nie wiem. W twoim łóżku. Nie wiem, ale możesz sobie zabrać to, co tam jest. Nie, nie chcę. Czemu? Dobra. Dobra, klon. Szczerze, zabrałeś czy nie? Nie. Ej! Ty jesteś nienormalny! Ty jesteś nienormalny! O nie, ale za takie rzeczy to... To... Chodź, gdzie idziesz? Nie, odsuń się ode mnie. Odwal się. Odwal się, nie, jesteś niebezpieczny teraz w tym momencie. O, to jest, chłop. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Idź ode mnie. Kurde, z wyrolu. Najgorszy. Nie, zostaw. Zostaw mnie. No kurde, ty... Ale weź, sam sobie to pod nogi wyrzuć, co? Kurde, no zostaw mnie. No niebo zginę od tego, rozumiesz? Gdzie ty jesteś? Zostaw. Do wody skoczył, ham. Zostaw. Dobra, klony, skoro ty tego nie ukradłeś, to powiedz mi, kto to mógł ukraść. No już ci mówię, to pewnie klon był. No to musimy iść go przeszukać. Ale kurde, ja przeszukiwałem ostatnio wszystkich, nikt tego nie miał. Wszystkich przeszukiwałem. Wszystkich przeszukałem, u wszystkich, tak, byłem u... No nie cały, no ale to jest wiadomo, że cały nie, kurde, nie dałbym rady wszystkiego przeszukać. Ale przeszukałem dom Milki, przeszukałem dom Dave'a, przeszukałem dom Kloca. Już nikt inny nie mógł tego ukraść. Ej, właśnie, odkąd Milki się pojawiła na serwerze jakoś tak? Myślisz, że to ona? Ale no. Mnie ciągle, dla mnie podejrzane jest ciągle to, że Dave miał część tego Venomixu we krwi, w badaniu wyszło. No ale przypomnę, że... Aha, Venomixu, a nie Venomixu? No, nie, Venomixu. Kurde. Wydaje mi się, że to może być on. Co jak on to zabrał, sobie wstrzyknął i potem wyciągnął i po prostu jakieś resztki pozostałości zostały po tym Venomixie. Może. Żeby to nie było, wiesz, po tym jak się przyszedł do ciebie, nie wiem. Żeby nie było. Nie wiem, klon, musimy... Ja się nad tym muszę zastanowić. Ja nie wiem, to nie na dzisiaj myślenie jest, to na jutro już. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że rozwiążemy ten problem i dowiemy się, kto ukradł Venomix.